Cieszynie przy ulicy Granicznej 79 na terenie dawnego przejścia granicznego obok Wydziału Komunikacji. 2 listopada rozpocznie swoją działalność biuro paszportowe w Cieszynie. To 17 nasz punkt w województwie śląskim. Wspaniale, że 5,5 tysiąca mieszkańców nie tylko Cieszyna, ale całego powiatu cieszyńskiego nie będzie musiało za swoim paszportem wyjeżdżać gdzieś daleko, czy do Bielska, czy do Żor, czy do Katowic, tylko będą mogli przyjechać tutaj. Biuro paszportowe w Cieszynie to dodatkowy punkt. Ciągle można paszport wyrobić również w Bielsku-Białej czy innych punktach. Można wszędzie, tak naprawdę nie ma właściwości miejscowej do wydawania paszportów. Każda osoba, nawet z innego województwa, może przyjechać do Cieszyna i składać tutaj wniosek o paszport. Jak podkreśla starosta cieszyński, uruchomienie punktu paszportowego w Cieszynie to odpowiedź na prośby mieszkańców powiatu. Oczekiwania mieszkańców czy ich prośby to był główny powód, dla którego zdecydowałem się właśnie wystąpić do pana wojewody o zlokalizowanie punktu paszportowego tutaj w Cieszynie. Mieszkańcy jednak mówili, że mają problemy z dojechaniem czy do Bielska, czy gdzieś nawet dalej. Tam są kolejki, umawiania, a tu mają wszystko na miejscu. A patrząc na specyfikę powiatu, na trudności na przykład dojechania z Istebnej, z całej Trójwsi, to wręcz mieszkańcy tamtych terenów mówią, że łatwiej im przejechać przez Czechy i załatwić sprawy tutaj na miejscu. Od pomysłu do realizacji trochę czasu upłynęło. Wpływ na przeciągający się termin otwarcia miała m.in. pandemia, ale również kwestie organizacyjne, bo jak podkreśla starosta cieszyński, to nie instytucja powiatowa. Starostwo dało lokal, resztą zajął się Urząd Wojewódzki. Myśmy zrobili całe dostosowanie wnętrza, wyposażenie, natomiast rzeczywiście ta część techniczno-merytoryczna, tak bym powiedział, należała do Urzędu Wojewódzkiego, ponieważ proszę pamiętać, że to jest tak zwana rządówka. To nie jest powiatowa instytucja, tylko rządówka, więc bardzo się cieszę, że tutaj w tych naszych pomieszczeniach, na naszym terenie będzie to miało miejsce i wspólnie, tak jakby będziemy, wspólnie żeśmy to dla mieszkańców zorganizowali. W cieszyńskim punkcie będzie można złożyć wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, jak i odebrać gotowy dokument. Biuro będzie czynne od poniedziałku do piątku. Poniedziałek, wtorek, środa od godziny 7.30 do 15.30, czwartek od 8 do 17 i piątek w godzinach od 8 do godziny 15. Wyrobienie paszportu to kwestia kilku tygodni, ale lepiej nie czekać do ostatniej chwili. Maksymalnie do 2 tygodni się czekało na uzyskanie paszportu. Teraz jesteśmy poza sezonem, niemniej jednak chciałabym zaapelować, żeby składać te wnioski, żeby nie czekać do ostatniej chwili, gdy znowu przed wakacjami rozpocznie się wzmożony ruch paszportowy. Wnioski można pobrać tutaj w poczekalni bądź w każdym innym punkcie paszportowym. Z kolei w internecie faktycznie jest wzór wniosku, natomiast z uwagi na to, że musi mieć on odpowiednią gramaturę, taki wniosek celem później zeskanowania go na skanerach, to zalecamy pobranie gotowego wniosku w punktach. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.